Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie zaprasza do codziennych ćwiczeń duchowych, aby doskonalić swoją duszę i rozwijać życie wewnętrzne. Kochana duszo, gdy już się skupiłaś, najpierw pomódlmy się serdecznie i gorąco. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przybądź, Duchu Święty, i spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź, światłości sumień. Matko dobrej rady, Maryjo, wspomagaj mnie swoją macierzyńską radą. Święty Józefie, mój święty aniele stróżu, moi święci patronowie, pospieszcie mi z pomocą. Mów, Panie, sługa Twój słucha. O naszej pielgrzymce. Szczęśliwi, którym sił dodajesz, którzy w sercu zamierzyli pielgrzymkę. Dolina płaczu zamieni się w oazę. Pielgrzymka Chrystusowa i nas do pielgrzymki nagli. Pielgrzymka nasza jest wieloraka. Najpierw w Dolinie Płaczu dla oczyszczenia naszych dusz. Tu nam potrzeba dosiąść koni naszych rozhukanych namiętności. Poniosą nas, jeśli pod nami będą, mówi święty Augustyn. To nas podnosi, co mamy pod nogami. Czy depczesz świat i siebie szlachetną wzgardą? Idąc, wzrastają w siłę. Pielgrzymujemy na drodze doskonałości przez wzrastanie w siłę. Nie ma końca tej drogi, bo Chrystus powiedział: bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. A więc potrzeba nam codziennie ku temu dążyć, codziennie ku temu postępować, nie opuszczając żadnej sposobności, bo opuszczona już się nie wróci. Ile żeśmy takich okazji opuścili i stracili dotąd? Aż ujrzą Boga na Syjonie. Pielgrzymowanie przez jednoczenie się z Bogiem. O kiedyż tak wzrosnę, żeby mi Bóg był wszystkim, żeby oprócz Boga niczego nie pragnąć i niczego się nie bać, żeby Boga nad wszystko kochać. Kiedyż tak wzrosnę ja, co jeszcze zbyt kocham siebie i w ziemskich rzeczach się kocham. Ja, co sądów ludzkich się boję, a dla ludzkiego względu nie mam względu na Boga. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie na Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca. Rozważ, czego masz się wyrzec dla miłości Bożej? Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, teraz znów przemówiłeś do mnie. Dzięki Ci składam za wszystkie dobre myśli i poruszenia. Jak dałeś mi pragnienie, tak daj też wykonanie. Dopomóż mi, bym stał się katolikiem z czynu. Wszystko dla Ciebie i zbawienia duszy mojej.
Jezusie, Maryjo, Józefie Święty, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Rok Chrystusowy. Rozmyślania na każdy dzień roku. Tom drugi. Od popielca do zielonych świątek. Pełny audiobook oraz wersję książkową nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.